We wrześniu 2015 roku nastąpiła w sposób formalny nowelizacja prawa europejskiego w odniesieniu do e, rynku biokomponentów i biopaliw ciekłych poprzez e, publikację e, dyrektywy tzw. ILU, która zmienia. Przepisy dotychczasowych dyrektyw obowiązujących w tym zakresie. Tu w szczególności należy zwrócić uwagę na wprowadzony odgórny limit stosowania biokomponentów biopaliw wytwarzanych z surowców rolnych do poziomu 7% w ramach realizacji celów na rok 2020 w postaci 10% paliw odnawialnych w transporcie. Ponadto dyrektywa wprowadza cel pośredni dla biopaliw zaawansowanych. Które są wytwarzane z innych surowców niż żywnościowe, a więc z odpadów pozostałości, materiałów lignocelulozowych na poziomie 0,5%, również w ramach realizacji celów na rok 2020. W ramach ustanawiania celu pośredniego dla biopaliw dyrektywa zdefiniowała również listę surowców predestynujących do zaawansowanych biopaliwa z nich wytwarzane co jest swoistego rodzaju nową w odniesieniu do obecnej dyrektywy, jak również wskazuje, że państwo członkowskie w ramach realizacji celu na rok 2020 może dwu i półkrotnie naliczyć energię elektryczną odnawialną wykorzystywaną w transporcie kolejowym oraz zastosować mechanizm pięciokrotnego naliczania tejże energii w przypadku wykorzystania w samochodach osobowych. Dyrektywa w swoim założeniu Również wskazuje na konieczność raportowania przez państwa członkowskie dodatkowych emisji wynikających z tzw. pośredniej zmiany użytkowania gruntów. Zjawisko to, które zostało w jakiś sposób dostrzeżone z perspektywy przede wszystkim surowcowej, ale nie w odniesieniu do Unii Europejskiej, ale krajów trzecich, niestety nakłada dodatkowe emisje na biopaliwa również w Polsce, co jest swego rodzaju kuriozum, jako że te emisje w Polsce mamy bardzo dobrze wyliczone i są one bardzo niskie. Tym niemniej e, może to powodować zakłócenie pozytywnego dla środowiska naturalnego obrazu e, biopaliw wytwarzanych w naszym kraju.